Debata o kulturze. Rozpoczyna się debata o kulturze w Radiu Opole 2 Kultura. Dzisiaj będzie o 6. międzynarodowym plenerze malarskim, bo taki trwa w Opolu. Goście z różnych stron świata zajmują się tematem geometria i inspirują się stolicą regionu. A ze mną w studiu goście Magdalena Hanysz-Stefańska, malarka, graficzka, też doktor habilitowany, profesor ASP Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Tak, dzień dobry, zgadza się wszystko. Jana Fedoriak, która jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, zajmuje się takimi pokazami świetlnymi, nowymi mediami, a najlepiej sama wyjaśnisz, cóż to jest. Witam. W dużym skrócie mówiąc, to VJing, czyli wideo jockey, miksowania różnego rodzaju wideo oraz animacji na żywo z muzyką. I jeszcze do tego dochodzi taniec z obiektami LED-owymi oraz ogniem. Jest z nami także Wacław Sobieraj, który zajmuje się malarstwem od 45 lat i kocha plener, kocha taką sztukę tworzoną właśnie w plenerze. Tak jest, witam Państwa. I Juliusz Lewandowski, student Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, zajmuje się grafiką i performancem. Dzień dobry. No dobrze, to zacznijmy od tego, że gościcie w Opolu. Czy to miasto was tak twórczo inspiruje? Rzeczywiście tutaj jest dobra przestrzeń do tworzenia sztuki. Mam zacząć jako pierwsza? Tak, mogę? Oczywiście. Czy Opole inspiruje? Opole, myślę, że inspiruje nie tyle Opole, co inspirują ludzie, inspirują cała atmosfera towarzysząca plenerowi. Ja nastawiam się zawsze bardzo pozytywnie na każde spotkanie z nowymi ludźmi, bo to jest dla mnie inspirujące. To jest taki moment, że czerpię z niego pełnymi garściami, lubię spotkania z ludźmi, daje mi to dodatkową energię. I owszem, zawsze trzeba okiełznać taki plener, takie nowe miejsce. Proszę sobie wyobrazić nowe stoliczek, nowe krzesełko, nowe światło, nowy krajobraz, nowe otoczenie. To wszystko działa opóźniająco, ale potem nagle jest taka atmosfera, że wszyscy rozmawiamy o tym samym, czujemy jakąś taką niesamowitą więź między sobą i to powoduje, że my jesteśmy, tak mogę chyba o sobie mówić, ale myślę, że odczucia i wrażenia innych są dosyć podobne, że potrafimy się zebrać w sobie i nagle odczuwamy coś w rodzaju weny. To temat na kolejną dyskusję, ta wena, czy ona jest wśród artystów, czy nie, ale można to tak chyba nazwać, że to jest jakiś taki rodzaj inspiracji, które daje taką wenę nam i jesteśmy w stanie tak przyjemnie spędzać czas, bo ja zawsze tutaj mówię, że my nie pracujemy, my sobie robimy, działamy dla przyjemności i to właściwie nie można nazwać pracą, więc spędzamy przyjemnie czas malując. No ale taki plener trwa tydzień i praca musi powstać, więc to chyba nie jest aż tak dużo czasu na stworzenie czegoś, co później można pokazać na wernisażu. No ja myślę, że dla każdego artysty trochę się zmobilizować czasem jest potrzebne, więc kiedy mimo wszystko masz ten ustalony deadline i stawiasz jakiś konkretny cel przed sobą do zrealizacji, to myślę, że tylko na plus to działa. To też jest takie połączenie, bo wy bardzo różne dziedziny sztuki prezentujecie, takie bardzo tradycyjne właśnie jak malarstwo plenerowe, ale też tutaj z drugiej strony mamy sztukę nowych mediów, więc naprawdę z bardzo różnych dziedzin pojawiają się artyści i czy jakby to też sprzyja znalezieniu jakiegoś wspólnego języka artystycznego i czy on w ogóle jest potrzebny, bo może tutaj chodzi o to, żeby każdy był indywidualistą. Plenery oprócz tego, że my malujemy, są po to, żeby wymieniać myśli i poglądy. I się ubogacamy nawzajem i właśnie takie interdyscyplinarne spotkania uważam, że są bardzo twórcze i to jest istota tych spotkań naszych. No wiemy, że też takie długie rozmowy też się pewnie toczą, zwłaszcza w Galerii Pierwsze Piętro ZPAP. No właśnie, jak wyglądają takie twórcze spotkania, więc czym jest też plener od takiej strony towarzyskiej? No przede wszystkim praca artysty to jest praca intelektualna, bo jakby wizualne przedstawienie jakiegoś widoku czy jakiejś koncepcji, to jest naprawdę połowa pracy, czyli rzemiosło, ale najpierw trzeba opracować koncepcję, najpierw trzeba to wszystko jakby przeżreć w swoim mózgu, żeby to miało sens, bo jakby już dawno odeszliśmy od
takiej twórczości czysto przedstawiającej jakby taki no bez jakiegoś zaplecza intelektualnego, dlatego wydaje mi się, że współcześnie jednak szuka się tej koncepcji, tego takiego zamysłu, z jakim celu powstała dana praca. Tak samo jak tutaj mamy temat geometrii, to również wyostrzamy zmysły, żeby znaleźć tą geometrię w przestrzeni, czy to w miejskiej, czy to w jakichś ustronnych miejscach, więc rzeczywiście dany temat bardzo pomaga, bo nakierunkowuje nas, w którą stronę skłonić te myśli, w którą stronę skierować rozmowy albo wymianę doświadczeń też tutaj następuje podczas tych spotkań, więc każdy ten czas spędzony na śniadaniach, na obiadokolacjach, na wspólnych spacerach albo oglądaniu obrazów w galerii właśnie pozwala nam wymienić różne poglądy na bardzo taki obszerny temat, jakim jest geometria. To bym się z kolegą nie zgodził, że już dawno się odeszło od tradycyjnego malowania. Są pewne rzeczy, które są jako kanony w sztuce przyjęte. Mamy muzea z wspaniałą sztuką, mamy muzykę współczesną, klasyczną. I no może ci, którzy odchodzą od takiego przedstawiania sztuki tradycyjnego, to uważają, że trzeba odejść od tego, bo to już jest zaszłość. Ale tak jak w Anglii ktoś się przyzwyczaił do modelu garnituru z 50 roku, chce kupić dzisiaj, to on pójdzie i kupi. I należy to pozwolić ludziom korzystać z tego, co potrzebują, do czego są przyzwyczajeni. Odnosząc się jeszcze może do pani pytania poprzedniego, w związku jak my wymieniamy, będziemy wymieniać te nasze doświadczenia, to nie wiem, czy może mogę zdradzić taką tajemnicę Poliszynela chyba, że w środę odbędzie się takie spotkanie, na które serdecznie zapraszamy, gdzie artyści z Opola, z okolic Opola oraz artyści, którzy przybyli na plener, będą pokazywać swoje, prezentować, robić takie krótkie prezentacje swoich prac. Nie wiem, wszystko, część będzie w formie multimedialnej, zapewne część będzie w formie takiej praktycznej. Ja bardzo czekam na takie spotkanie, bo już nieraz uczestniczyłam i to jest cudowne, kiedy siedzi się z kimś przy śniadaniu, a potem można poznać to, co on robi, dlaczego to robi, jak to robi i poznać trochę taką wiedzę od kuchni tajemną każdego tutaj z artystów, którzy zostali zaproszeni na plener, jak i właśnie poznać nowych ludzi. No i to jest to ciągle, o czym rozmawiamy, tak, że takie spotkania jednak no, przyczyniają się do tego, że poszerzamy nasze światopoglądy, naszą wyobraźnię. Ja też muszę tutaj do Juliusza się odnieść troszeczkę, że ta sztuka taka konceptualna, ja troszeczkę jestem jednak akademikiem i uważam, że należy usiąść i tworzyć i jak się w ten sposób się przepracowuje temat, jednak praca to podstawa, praca taka praktyczna, że ten konceptualizm to jest owszem, ale trzeba usiąść i tak jak powiedziałam, zacząć od podstaw praktycznie to robić. Przez doświadczenie nabywa się wiedzy i no, te umiejętności się poszerzają. Koncepcję zmaterializować. O, bardzo ładnie. Czy jak mogę dodać, mi się wydaje, że powinien być gdzieś ten złoty środek, ponieważ klasyki nikt nie odrzuca, ona jest fundamentem, który też zbudował gdzieś to, co jest dzisiaj. Natomiast pójście w eksperyment i no mimo wszystko musimy się pogodzić z tym, że czas idzie do przodu, pojawiają się nowe technologie, a połączenia jakichś inspiracji klasycznych z możliwościami nowoczesnymi wydaje mi się, że tylko otwierają nam głowę i dają po prostu szersze pole do popisu, że tak powiem. I całe szczęście, że sztuka jest tak pojemna, że zmieści wszystko. I nowe media, i stare media, bo odwiedzając pracownię Dürera, który 500 lat temu jednak tworzył, a czułam się właściwie jak u siebie w domu, tylko trochę mniejsze to wszystko było, ale przez 500 lat nic się nie zmieniło, a proszę zauważyć, że ciągle ludzie w tym medium znajdują coś, jakiś środek do powiedzenia, coś nowego odkrywają, prawda? A parę lat już minęło. Z tego wniosek, że jedno nie przeczy drugiemu, to równolegle mogą te tory istnieć. Ale mnie też interesuje, jak artyści patrzą na Opole i też które miejsca, które obiekty, a skoro mówimy o geometrii, to też które kąty i kształty się wydają ciekawe właśnie z perspektywy tematu tego pleneru. No, architektura jest stricte geometryczna. I to już, jeżeli mamy ten plener miejski, to narzuca sposób myślenia, sposób patrzenia, a
Opole jest tak urokliwym zakątkiem i jest tyle wody, o której już tutaj było wspomniane. Odbicia w wodzie zagubiają tą geometrię, choć ona nadal jest geometryczna, że tak powiem, to odbicie. No i ja się zafascynowałem tymi odbiciami, tymi gram świateł, tych blików. To jest wspaniałe. Mnie zafascynowały mosty. Bardzo są geometryczne, bo muszą być symetryczne, więc to geometria w prostej strukturze. Natomiast ja myślę, że temat to taki pretekst troszeczkę i gdybyśmy zaczęli bardzo pilnować tego tematu, zapominając o własnej sztuce, o własnym samostanowieniu w sztuce, dla mnie to jest bardzo ważne, być indywidualnością. Gdyby ta indywidualność została pominięta, gdybyśmy o niej nie pamiętali, zwracali uwagę tylko na temat, kłamalibyśmy, bylibyśmy nieszczerzy, a tego należy unikać. Nieszczerość w sztuce to jest coś karalnego, powinno być. No właśnie, ale jak tą szczerość zdefiniować, albo jak ją zbadać, jak sprawdzić, czy ona się kryje w sztuce? Każdy sobie odpowie na to sam. Jak ktoś w zgodzie z sobą tworzy i jest uczciwy w tym, co robi i ma na uwadze twórcę, znaczy, przepraszam, odbiorcę, bo ktoś kiedyś powiedział, że sztuka bez odbiorcy nie istnieje. Tu jest troszkę taki dylemat, bo dzisiaj współczesny twórca, to co już wspomniał kolega, no proces twórczy jest ważny dla niego samego. I jakby nie oczekiwał, co będzie dalej i jak się ustosunkuje do tego odbiorca. A jeżeli my tego odbiorcę szanujemy, no to jesteśmy uczciwi. I to jest to. Profesor Breżnicki z ASP w Gdańsku powiedział, że choćby miał jednego odbiorcę, będzie dalej malował. Wystarczy, żeby znalazł się jeden. On ma o wielu więcej, z tego co wiem. Także ja osobiście nie myślę tak bardzo o odbiorcach. Nie myślę, co by im się podobało, co mogłoby ich tam rzucić na kolana. Myślę bardziej, artysta jest egocentrykiem, egoistą i myślę o sobie, jak tu spełnić własne oczekiwania względem tego. Natomiast bardzo lubię, jeśli odbiorcom się oczywiście podoba i mam nadzieję, że to jest szczere, jeśli mówią, że im się podoba. Ale chyba ten temat geometria też świetnie pasuje do takiej sztuki nowych mediów, sztuki multimedialnej, która też bardzo często jest abstrakcyjna. No myślę, że ten temat geometrii gdzieś zainspirował mnie do poszukiwania tych proporcji w architekturze. Po prostu uważam, że proporcje, które są gdzieś tam założone i wymierzone w tych kamieniczkach starych na rynku, są bardzo dobrze przemyślane i próba jakiegoś nowego połączenia tych proporcji gdzieś tam mnie zaprowadziły do, myślę, że takiego surrealistycznego światu. I dalszym planem to będzie cyfryzacja tych obrazów i przeniesienia właśnie w taki świat już wirtualny i uruchomienia ich w animowanych presetach. No bo ty się zajmujesz czymś takim, to się nazywa VJ Show, czyli bardzo dużo pracujesz ze światłem i tam też często takie abstrakcyjne figury się pojawiają. No ogólnie to jest projekt, przy którym pracujemy teraz ponad rok, właśnie z Juliuszem i nazywa się On Eye Candy Visual i łączy on sobie dość dużo dziedzin, ponieważ jest tam i taniec, i muzyka, i strona wizualna oraz oświetlenie. Więc to łączy pracę kilku osób pod jednym projektem i szukamy tej spójności, żeby treść została przekazana poprzez takie wielowarstwowe media. Więc oczywiście pojawia się tam dużo też abstrakcji, czasem rzeczy figuratywne. Jest to projekt ruchomy, mobilny i cały czas eksperymentujemy i szukamy po prostu nowych form wyrazu w tym, czy to poszerzając też nasze narzędzia, z którymi właśnie dokonuje swojego tańcu Juliusz, obiekty świetlne. Więc cały czas szukamy nowych form w tym. No bo też wydaje się, sztuka nie ma granic. Można chociażby architekturę wyrazić poprzez taniec. Co o tym sądzicie? Myślę, że byłoby to bardzo, bardzo ciężkie, ale rzeczywiście jakby jest to bardzo elastyczna forma. Mieliśmy wielką przyjemność wystąpić wczoraj w klubokawiarni Laba przy wspaniałym stawie w parczku po drugiej stronie rzeki.
No i tak, rzeczywiście do tej VJ-ki można dosłownie wrzucić wszystko i jakby wszystko, co robimy, traktujemy jako pewnego rodzaju surowy materiał, który można we wszelaki sposób przerobić. Pytała pani o inspirację w mieście, ponieważ tą geometrię można znaleźć nie tylko w architekturze, można ją znaleźć również w samym rozłożeniu miasta, co bardzo fajnie widać na przykład wdrapując się na wieżę ratusza. I widok stamtąd pokazał zupełnie inną perspektywę. Na dachach kryją się nieskończone różne kombinacje różnych tam no, elementów, które po prostu praktycznych elementów, czy to kabli, czy to anten. No i z góry naprawdę to wygląda wspaniale. A mnie na przykład bardzo fascynuje most, który się znajduje w okolicach dworca głównego. On jest już naprawdę estetycznie bardzo nowoczesny i rzeczywiście jakby mieści się w tym temacie geometrii. Jest taki bardzo syntetyczny. No to jest też właśnie ciekawe, że osoby, które mają świeże spojrzenie, dostrzegają w architekturze, nie tylko architekturze miasta, takie elementy, na które my już nie jesteśmy wrażliwi, patrząc na miasto przez długi czas. I to są też takie miejsca nieoczywiste, nie takie zabytki w stylu ratusz, opolska Wenecja, tylko właśnie chociażby te wspomniane kable i dachy. I czy was też takie detale ujęły gdzieś w którymś miejscu, albo dostrzegliście jakieś może nawet kuriozum miejskie? Całe Opole wywarło na mnie jak najbardziej korzystne wrażenie. Na razie spojrzałam tak zupełnie całościowo na Opole. Mnie urzekły, jak powiedziałam, mosty. Most z kłódkami. I wiem, że obok jest taki bar, który był, mieścił się, to był budynek, gdzie pobierał myto. Taki człowiek tam siedzący, nie wiem w jakim okresie czasu to było, ale to właśnie było takie coś, co jakoś tak bardzo się spodobało, bo most jest żółto, chyba niebieskich wstążeczkach i ma kłódki zawieszone. Tak, jest ozdobiony w związku z festiwalem tak, opolskim, ale który już się odbył. Zdarzają się takie mosty z kłódeczkami teraz w innych miastach też i patrzę, o, Opole też ma taki most i to było coś, czego w moim mieście nie ma, bo nie ma tam mostów za dużo. Właściwie nie przypominam sobie teraz żadnego. I właśnie mosty to jest to, co ten most zielony, potem taki drugi most, który jest taki drewniany, po którym przejechałam samochodem. Nie wiedziałam, że właściwie mogę nawet po nim jechać, ale przejechałam i właśnie ta ilość tych mostów mnie tak jakoś bardzo zdziwiła. Moją uwagę zwróciła duża ilość małej architektury, rzeźb w parkach, fontan powiązanych z muzyką, z efektami świetlnymi, kolorowymi. No jest to takie imponujące. No dobrze, to teraz trochę o samym procesie twórczym, bo was można spotkać pochylonych nad płótnami właśnie w stolicy regionu, głównie w centrum, ale jak to się odbywa, jeśli chodzi o proces twórczy? Czy to są na początku jakieś szkice, rysunki, projekty, czy już plan z takim pełnym płótnem pracujecie w terenie? Dla mnie jako pejzażysty nic się nie zmienia. Staję, robię szkic i później musi wyschnąć to, co naniosłem, żeby pracować dalej. Problemem pleneru jest to, że tego czasu jest mało i trzeba tak malować, żeby to zgięcie przyspieszyć i ten efekt końcowy, żeby był taki, jaki jest zamierzony. Szkice oczywiście zawsze się robi, bo to jest podstawa wszelkiej działalności, czy to rzeźbiarz, czy malarz, czy grafik. No, każdy ma swoje sposoby, także... Tutaj widzę, że pani chciałaby tak troszeczkę od kuchni poznać tak, nasze dokładnie. Metody. Nie każdy chce je zdradzać, ale powiem tylko, że ja zwierzęciem plenerowym stałam się właściwie od 10 lat, czyli nie zaraz po studiach, bo nie uczestniczyłam w plenerach, dlatego że robiłam grafiki. Grafikę robi się artystyczną bardzo, bardzo długo i to zrobienie tego na plenerze jest to po prostu za mały okres czasu. Do grafiki potrzebny jest warsztat, nie byłoby to po prostu możliwe. Ale przez przypadek właśnie około 10 lat temu znalazłam się, zostałam zaproszona na plener i pomyślałam sobie, że może warto by też było stanąć gdzieś, zobaczyć właśnie na mieście coś, co mnie zainteresuje, spróbować przenieść to na płótno. No i tak jakoś powolutku, ponieważ mam wykształcenie, jestem przecież malarzem, zaczęłam właśnie sobie w głowie to układać, jakby to mogło wyglądać na płótnie. Też zapożyczając troszeczkę moich odniesień
z grafiki, tak? Czerpiąc trochę z grafiki pełnymi garściami. No i w ten sposób pojawiły się moje pierwsze pejzaże, i, które troszeczkę nawiązują do realizmu, ale robią, są też zupełnie takie pod, moje struktury chcę przekazać, tam mój własny indywidualny rys. No dobrze, Jana, też opowiedz o swoim procesie twórczym. On jest bardzo ciekawy i składa się z różnych elementów. Myślę, że najpierw na tym plenerze wystąpiły jakieś inspiracje, poszukiwania miejsc, spacerów po różnych przestrzeniach. Zresztą troszkę sobie przypomnienie tego miasta, ponieważ miałam okazję tu mieszkać kiedyś w ciągu roku. Myślę, że najpierw właśnie były takie zainspirowania różnymi miejscami, wczucie się w ich atmosferę. Oczywiście później koncepcje, szkice, ale też muszę brać pod uwagę nie tylko efekt finalny, który powstanie na płótnie, tylko jak to będzie wyglądało później w wersji cyfrowej, więc po prostu muszę też brać to pod uwagę i już wcześniej o tym myśleć. A u ciebie? No ja zdecydowanie potrzebuję notesu. To jest taki naprawdę takie podstawowe narzędzie, gdzie można zgromadzić jakieś pomysły, takie nawet szybkie szkice, czy bardzo proste formy, które później przerodzają się w coś większego. Akurat na ten plener wybrałem sobie technikę szablonu, która polega na wcześniejszym wycinaniu różnego rodzaju kształtów, form, w tym przypadku geometrycznym, właśnie w kartonie, następnie jakby odbijaniu tego w różnych konfiguracjach farbami w sprayu. Więc też tutaj proces troszkę inaczej wygląda. Bardzo dużo czasu trzeba spędzić pochylonym nad biurkiem z nożem i z matą do wycinania. Następnie właśnie druga przyjemniejsza część to jest to odbijanie i konfigurowanie sobie różnych kompozycji. No już na płótnie, na kartonie czy na jakimkolwiek papierze. Więc jakby wcześniejsze przygotowanie sobie matryc daje później pole do popisu i możliwość praktycznie w nieskończoność odbijania tego w wszelkich konfiguracjach i różnych stylistykach też. Jeśli można jeszcze dopowiedzieć tej gestii, to moje malarstwo jest malarstwem olejno-żywicznym, wielowarstwowym. I zawsze to się odbywa w pracowni, jak wychodzę w plener, później w pracowni kończy obraz. To jest podmalówka, później jest wielowarstwowe laserunki, później się nakłada impasto światła, blichtry i każda warstwa powinna wysnąć, żeby do następnej przystępować. Czas, jaki mamy tutaj na pobyt na plenerze, zmusza do tego, żeby no, skrócić ten proces twórczy i to jest troszkę takie malarstwo. To, co ja robię, plus impasto, plus no trzeba się jednak zwijać, ale to daje mi pewny, no taki po prostu nowe spojrzenie na malarstwo i odwagę i decydowanie, co jest ważniejsze, co, jak to zrobić, żeby ten efekt końcowy osiągnąć. Ale też mnie interesują trochę takie możliwości, przed którymi stoją artyści, zwłaszcza dzisiaj, no bo plenery malarskie to jest taka jedna z form poszukiwania impulsów i bodźców do działania. Jak to wygląda dzisiaj, kiedy artysta chce się rozwijać to, co robi, oprócz tej swojej takiej codziennej pracy w pracowni twórczej? Ja pracuję na Akademii Sztuk Pięknych, jak to już wspomniałam. To jest niesamowite miejsce, kiedy człowiek nie dość, że ma kontakt stale z kolegami, którzy są zafascynowani bardzo podobnymi mediami, którzy są stale rozmowy na bieżąco, można dowiaduje się o wszelkich imprezach graficznych, akurat w moim przypadku. To jeszcze tutaj też powiem taką tajemnicę, zdradzę troszeczkę, że można czerpać pełnymi garściami ze studentów. I to jest sprawa darmowa i energia jest niewyczerpywalna. I to naprawdę pomaga i zawsze człowiek myśli, że to po prostu jest niesamowite doświadczenie, praca z młodymi ludźmi, praca w takim bardzo ciekawym zespole, akurat taki nam się, tutaj mi się trafił. I no dla mnie to jest właśnie źródło takiej energii i niewyczerpalne źródło, tak jak wspomniałam. Ja na co dzień zajmuję się portretem, martwą naturą,
pejzażem. Generalnie wychodzenie w plener traktuję jak ładowanie akumulatorów, bo to jest takie po prostu tyle, co można zauważyć w plenerze, to człowiek tego sam z siebie nie wymyśli. I uwielbiam małe formy, takie 10 na 15, 15 na 20, które wymuszają szybką decyzję, zdecydowane pociągnięcia pędzlem, żeby się zmieścić w czasie, uchwycić dane zjawisko, czy światła, czy pewnego klimatu. I dla mnie ten plener tutejszy to jest jakby kontynuacja tego, co robię na co dzień. Osobiście dla mnie potrzebny jest ruch. Potrzebny jest ruch i w zdecydowaniu podróżowania, spotkania się z różnymi ludźmi, mentalnościami, ich zajawkami jest zawsze tym czymś, co odświeża spojrzenie. Uwielbiam możliwość obcowania z różnymi językami, z różną kulturą i myślę, że... No bo już w wielu miejscach mieszkałaś, prawda? To opowiedzmy trochę o tym. No, trochę mi się zdarzyło pomieszkać w różnych miejscach, ale może nie tak dużo. Trochę było podróżowania. Mieszkałam przez pewien okres czasu w Austrii, w Linz, później w Wiedniu. Też zdarzało mi się gdzieś tam krótki czas pomieszkiwać w Drezno, w Niemczech. Też jakieś takie wyjazdy plenerowe i tego rodzaju rzeczy. Obecnie mieszkam we Wrocławiu. Jestem z Ukrainy ogólnie, z Iwano-Frankowska, kiedyś to był Stanisławów. No i też specyfika naszego zawodu jest właśnie tym ruchem, po prostu mając występy w różnych miejscach, po prostu nam się nie nudzi. Spotykamy nowych ludzi, nowe miejsca, nowe inspiracje, nowe języki, kultury, spojrzenia, hobby i no, potrzebujemy dużo tego ruchu i myślę, że to jest też taką dźwignią, która po prostu nas gdzieś mobilizuje i daje te nowe, świeże bodźce. Mhm. Studia to jest taki też dobry czas, żeby jeździć na plenery? Zdecydowanie. Bardzo przyjemne są też plenery w ciepłych krajach. Wtedy można sobie pozwolić na jakieś takie luźniejsze podejście i jakby zmienić troszkę otoczenie właśnie z takiej typowo jakby polskiego otoczenia na jakieś takie bardziej egzotyczne, jakby śródziemnomorskie albo jeszcze dalsze rejony. Pytanie było tutaj wcześniej o inspirację, jak utrzymać właśnie taką formę artystyczną. Wydaje mi się, że oprócz tego, co nas spotyka z zewnątrz, warto jest się zagłębić do środka, czyli pomyśleć o swoich doświadczeniach, o swoich emocjach, znaleźć jakąś formę do przekazania tego i plener oczywiście pozwala jakby przemyśleć to, co się widzi, ale dla mnie bardzo ważne jest właśnie czerpanie inspiracji z doświadczeń, czyli próbowanie nowych rzeczy, które no, czasami są niewygodne, ale wrzucenie się w jakąkolwiek nową sytuację, której się jeszcze nie przeżyło, może dać naprawdę mnóstwo myśli, mnóstwo ciekawych efektów, które później można przełożyć w któreś z mediów, które po prostu bierzemy na warsztat. Mhm. A jak zachować? Można malowanie nie tyle pleneru, ile w plenerze jeszcze po prostu owocuje tym, że ludzie się zatrzymują, chcą porozmawiać, są bardzo mili, sympatyczni i o dziwo pełni jakiegoś takiego, można powiedzieć, szacunku dla nas. Taką anegdotę może przytoczę, jak we Włoszech malowałem w porcie i nagle lunął deszcz. Ja taki bezradny, nie wiem co robić z tymi sztalugami, z tym wszystkim i nagle ze sklepu, właścicielka sklepu podeszła z parasolką, stanęła i mnie tak ochraniała i czekała, aż deszcz się skończy. No, przemiła sytuacja. Ja muszę chyba powiedzieć, że taka sytuacja, taki mit artysty, który siedzi w zaciszu swojej pracowni, nie kontaktuje się ze światem zewnętrznym i jeszcze siedzi o chlebie i o wodzie, to chyba już odszedł do lamusa. Że teraz artysta, każdy z nas, to chyba się zgodzimy, obsługuje komputer, ma kontakt ze światem przy pomocy maili, różnych innych środowiskowych takich programów, czy nie chcę tutaj
boję teraz mówić nazw tego wszystkiego, i musi wychodzić na zewnątrz, jeździ, podróżuje, zwiedza, nawet prywatnie. Są to nie tylko plenery, ale są to też wyjazdy, żeby zobaczyć, bo każdy chyba artysta jest ciekawy świata. Ja tylko muszę powiedzieć też ze swojej działki, jeśli chodzi o grafikę, no ja gdzieś tam sobie tworzę w zaciszu pracowni tą grafikę i ta grafika podróżuje po całym świecie. To jest niesamowite wrażenie, ponieważ wkłada się to w tubę i te grafiki w formie papierów podróżują po Chinach, Japonii i często są przysyłane nam zdjęcia, kiedy obcy ludzie trzymają wytwór pani rąk w swoich rękach i jest tam napisane, że to jest numer taki i taki, został nadany, grafika została otrzymana i będzie wisiała i na tej jej wystawie, nie wiem, w Seulu czy gdzieś tam. To jest niesamowite wrażenie, bo ja mieszkam w niewielkim mieście stosunkowo Gdynia, a to gdzieś tam podróżuje i wróci i będzie miało, nosiło na sobie ślady rąk zupełnie obcych, jakże odmiennych, a właściwie to jest to, co ludzi łączy, bo oni też zajmują się grafiką, więc to jest niesamowite wrażenie. A chciałam też zapytać o ten balans, bo tutaj było o szukaniu nowych bodźców. Wydaje się, że nam dzisiaj świat ich daje bardzo dużo, więc jak sobie poradzić z tym, żeby i tych bodźców było wystarczająco dużo, ale żeby się nie przebodźcować i gdzieś tam zachować jakąś taką wewnętrzną harmonię, bo to na pewno też wasze stany emocjonalne też się odbijają na tym, co tworzycie. No jeżeli jest człowiek zgodny ze swoim wnętrzem i robi to, co mu w sercu gra, to myślę, że nie ma obawy, że się przebodźcuje. Ja myślę, że to, co pani właśnie powiedziała, ja troszeczkę współczuję młodym ludziom. Teraz już powiem jak osoba wiekowa bardzo, bo za moich czasów miało się do dyspozycji kino, kawiarnie, książkę, blog, szkicownik i tak dalej, i tak dalej. Tu młodzi ludzie, widzę, że oni ciężko im czasami znaleźć ten krzyżyk w komputerze i wyłączyć tą stronę, żeby zrobić coś innego. A jednocześnie to, że mają ten komputer, otwiera ich zupełnie na świat i mają tyle do wyboru, że teraz wybrać właściwie i co wybrać, naprawdę jest dla nich ciężkie. I czasami ten nadmiar bodźców, to jak tutaj pani powiedziała, może być szkodliwy, ale no radzą sobie z tym i potrafią wybrać i idą czasami w zupełnie tak zaskakujące, wybierają ścieżki, że no mówię, ja cały czas uczę się od młodych ludzi i czerpię pełnymi garściami. No to właściwie do was jest to pytanie, jak nie ulec przebodźcowaniu świata? Myślę, że tutaj pani trafiła totalnie w mój temat, że tak powiem, bo 2 tygodnie temu obroniłam dyplom pod tytułem Homo Technologicus, od człowieka natury do człowieka technologicznego, gdzie jednym z głównych takich wątków do badania było właśnie to, czy technologia nas uwalnia, czy uwikłania i właśnie jak się gdzieś schronić przed tym przebodźcowaniem oraz pokazanie jego skutków. I moim zdaniem brakuje takiej samoświadomości i edukacji i uświadamiania ludzi, czym są nowe media i w jaki sposób powinni z tymi mediami obcować. Czy przecież przeciętnie dziennie obserwujemy około 5000 reklam, które gdzieś obok nas przemijają, więc też automatycznie uczymy się uniewrażliwiać się na tą ilość bodźców, która gdzieś występuje z każdej strony. Ale mi się wydaje, że po prostu powinniśmy być samoświadomi i świadomi tej technologii, żeby wiedzieć, w jaki sposób zarządzać z korzyścią i wyciągać te właśnie pozytywne aspekty z niej, a w jaki sposób umieć gdzieś od tego się odgrodzić, wyeliminować i po prostu odpocząć od tego szumu całego świata. Wtrącę może, przepraszam Juliuszu, że to powinno być środkiem do celu, a nie celem wykorzystywania nowych mediów. Prawda? Że nie tak. Ale z drugiej strony, czy ta intensywność, ten pewien hałas, taki szum medialny też się gdzieś nie odbija w pracach współczesnych artystów właśnie? Mi się wydaje, że to gdzieś rezonuje. Współcześnie ta ilość informacji, które dostajemy na co dzień, no jest niesamowitym fenomenem, bo nigdy wcześniej coś takiego się nie działo i rzeczywiście ciężko się nie pogubić. Natomiast ja muszę tutaj zaznaczyć jednak plus czasów, w których żyjemy, ponieważ jakby możliwość dowiedzenia się
w bardzo szybkim tempie, co się dzieje na świecie, jeśli chodzi o sztukę współczesną, czy jeśli chodzi o jakieś nowe wytwory, nowe koncepcje, nowe pomysły. No to jest dla mnie błogosławieństwo, ponieważ na wyciągnięcie ręki jestem w stanie dosłownie uzyskać nieskończone źródło inspiracji. I co chcę jeszcze powiedzieć, że dlatego młody artysta powinien umieć odróżniać sztukę od sztuczek, ponieważ wiele rzeczy jest robionych bez przemyślenia i są stosowane niekiedy po prostu triki, które mają być czasem atrakcyjne dla oka, ale jednak nie niosą ze sobą nic. Dlatego podczas moich studiów naprawdę zacząłem zadawać sobie bardzo ważne pytanie, po co? Ponieważ niektóre rzeczy są wytworami rzemieślniczymi i rzeczywiście również doceniam piękne wykończenie, wykonanie i nie wiem, dokładność, skrupulatność, ale jakby tyle już się stało na świecie na niektóre tematy, że no, ja mam potrzebę zadawania sobie po co, żeby po prostu odróżnić rzemiosło od artyzmu, odróżnić pracę, która jakby nie przemawia do pracy, która niesie jakąś ideę. Dlatego wcześniej wspomniałem o tym koncepcie, że po prostu szkoda mi troszkę czasu na zwiedzanie muzeów, które zawierają nieskończone ilości po prostu dawnej sztuki, dawnego malarstwa, a naprawdę bardzo przyciągające są muzea sztuki współczesnej, które po prostu proponują zupełnie inny rodzaj bodźców. Właśnie prowadzą dialog z klasycznymi formami. Odrzucają czasami jakieś takie archaiczne koncepcje sztuki, a dają po prostu jakby człowiekowi otworzyć głowę na jakieś nowe, inne doznania. Jeszcze może do tej motywacji, którą temat poruszyłeś. Dla mnie motywacją do pracy to jest na przykład jak szefowa hospicjum, która się zajmuje ludźmi terminalnie chorymi. Wpada do nas i mówi, muszę pooglądać troszkę, co macie nowego, żeby się wyautować, odetchnąć, bo ja tutaj dostaję ukojenia, wyciszenia i jest mi to potrzebne. No i chwała Panu, że to tak się dzieje. Ja mam wrażenie, że tutaj, jeśli chodzi o to właśnie inspirowanie się dawną sztuką, czy jeśli chodzi o te dawne muzea, to wydaje mi się, że po dwóch stronach będę miała zwolenników innego podejścia trochę do takiego dziedzictwa. Może się mylę. Ja myślę, że do końca tak nie jest, bo żeby prowadzić to, jak tutaj wspomniał Juliusz, dialog, to trzeba znać podstawę. I trzeba znać i podstawę, i przyszłość, żeby ten dialog zaistniał. Stać na ramionach gigantów. No właśnie, ale trzeba ich wiedzieć o nich i widzieć w miarę możliwości i ja nie mówię, żeby wracać do przeszłości, ale historią jednak opieramy się na historii w jakiejś mierze, ale trzeba mieć też otwarty umysł na to, co niesie przyszłość. A przyszłość jest, jak widzimy, nie jesteśmy w stanie jej przewidzieć tak do końca, bo któż się spodziewał 20 lat temu, że będziemy mieli telefony komórkowe i tym podobne, i tym podobne. My na tym etapie nie jesteśmy w stanie po prostu powiedzieć, że tu się kończy pewien etap sztuki, zaczyna się taki, to jest dobre, to jest złe, to było, to są równoległe nurty. Historycy sztuki później to oceniają, katalogują, nazywają i to było od wieków i zawsze nowe prądy wypychają te stare, ale te stare równolegle jeszcze się toczą i jeszcze są dla niektórych jakimiś takim motywacją, czy biorą stamtąd, czerpią jakieś inspiracje, no ale tak ma być. To na zakończenie jeszcze, bo tutaj Juliusz wspomniał o tym, że dla artysty ważne jest odróżnić sztukę od sztuczki, ale myślę, że to jest też ważne dla odbiorcy, więc takie wasze prywatne kategorie odróżniania tego, co jest tą głębią w sztuce, co jest tym cennym elementem.
Ja zawsze mówię, bo bardzo często spotykam się z opiniami, ojej, nie wejdę do galerii, bo właściwie nie wiem, o co tam chodzi. Oj, ja się na tym nie znam. Prawda? Często słyszymy takie słowa. Ja zawsze mówię, że na tym się nie trzeba znać, to trzeba czuć. Jeśli my czujemy, że coś się podoba, no to jest to najwyższy wyznacznik, że to jest, nam to odpowiada. Jeśli coś nam się nie podoba, nie rozumiemy tego, no to rozumiem. Istnieje też taka wersja, ale jest jeden warunek. Trzeba naprawdę spróbować się w to zagłębić i spróbować to zrozumieć, spróbować wejść w to, poznać to. Natomiast trzeba mieć otwarty umysł i nie zamykać się na wszelkie właśnie nowinki, też nie zamykać się na historię, na to, co było, z otwartym umysłem podejść do całej sztuki i korzystać z niej, próbować wejść do tego świata. Bo też można czerpać ze sztuki, nie tylko ją tworząc, ale przede wszystkim oglądając ją. Ja myślę, że uczciwość w tym, co się robi, no, chroni nas od stosowania sztuczek. Wasze takie uogólnione właśnie takie podejście do tego, albo czym się kierujecie, intuicją, oceniając dzieło sztuki? Czy wydaje mi się, czasem można się spotkać z opinią, że też potrafiłabym takie baćgrały zrobić, tak? Ale zrobiłyśby te baćgrały po prostu bez żadnej intencji. Więc jakby tą też artystyczność gdzieś odróżnia też gdzieś ta myśl, która została i praca intelektualna, i przemyślenia twórcy włożone w to dzieło, aczkolwiek dla mnie osobiście takim złotym środkiem jest nie tylko oczywiście strona konceptualna, ani nie tylko strona wizualna, tylko próba znalezienia gdzieś tego po prostu balansu pomiędzy tym, bo też uważam, że znaczy wobec mojego subiektywnego oczywiście zdania, że też sztuka powinna mówić w jakiś sposób sama ze siebie. Bo nie do końca do mnie przemawia, kiedy widzę 5-sekundowe wideo fal, załóżmy, uważające, klasyfikujące się do super arcydzieła, gdzie muszę przeczytać 3 strony tekstu do tego, żeby zrozumieć, tak, o co w nim chodzi w ogóle, tak. Więc jakby moje subiektywne po prostu odbieranie takich rzeczy jest takie, że powinien być mimo wszystko ten balans i też to dzieło w jakiś sposób powinno pokazywać i mówić za siebie. Ale to jest moje jakby subiektywne zdanie. Według mnie odróżnienie jest bardzo ciężkie, ponieważ często właśnie artyści kamuflują jakieś takie proste triki, dodając do tego jakieś niestworzone opisy. Wydaje mi się, że naprawdę trzeba się obyć z różnego rodzaju wytworami, z różnego rodzaju po prostu pracami, zdecydowanie troszkę doedukować się, ponieważ każda sztuka jest zapisem czasów, w których się dzieje. Niektóre prace są rewolucyjne, ponieważ naprawdę przełamują jakieś dotychczasowe schematy i warto jest zagłębić się właśnie w jakieś konkretne dzieła, poznać czasy, w których powstały, również mieć rękę na pulsie i widzieć, co współcześnie się dzieje, odwiedzając jakieś większe wystawy. W Europie mamy wspaniałe Biennale Sztuki w Wenecji co 2 lata, które są świetnym przeglądem tego, co się dzieje w sztuce współczesnej, no bo jest to jakby sztuka robiona co 2 lata, więc bardzo aktualne wystawy, aktualne rzeczy. Jest to bardzo trudny temat i wymaga indywidualnego podejścia i wydaje mi się, że... A obcowanie ze sztuką można zacząć chociażby od zobaczenia wystawy poplenerowej, a takie otwarcie w piątek o 17 w galerii pierwsze piętro ZPAP przy ulicy Krakowskiej 1 w Opolu. Bardzo serdecznie dziękuję. My serdecznie zapraszamy na tę wystawę. My jesteśmy złaknieni rozmowy i kontaktu z naszymi odbiorcami. Będzie można zobaczyć to, o czym tu mówiliśmy. Piątek, godzina 17. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi gośćmi byli Magdalena Hanysz-Stefańska, Jana Fedoriak, Juliusz Lewandowski i Wacław Sobieraj. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Również. Kłania się także Katarzyna Zawadzka, Arkadiusz Czyżewski audycję zrealizował. Do usłyszenia. Debata o kulturze.